Zaczyna się. Sześć monsterków już zabiłem. Rozumiecie to? Sześć. Dobra. Czemu ja w ogóle? Gdzie ja jestem? Tego już nie zabiłem? Jakiś typa tutaj? No jak nie... Ej, no zabiłem go już. To się nie sejwuje? Nie no, aż wejdę tam i zobaczę. Nie no, tu już byłem, nie? No jasne, że tu byłem. Dobra, to się zasejwowało. Już myślałem, że się zepsuła gra i będziemy musieli od nowa. Że będziemy musieli od nowa grać. No tak, tylko czemu to w takim razie nie są te pola zaznaczone, że ja już je przeszedłem, wiecie? A nie są, kurde, no oszustwo. O, a tu jest jeszcze coś po prawej. O, tu chyba nie byłem. Coś trzeba zrobić. Tu trzeba iść w prawo. Nie. W prawo, w lewo, do góry. Prawo. Prawo, w lewo, do góry. Kurde, co tu zrobić? Może z tego miejsca trzeba coś zrobić. Może trzeba stanąć i tu. Prawo, lewo, do góry. To wygląda trochę jak łapa. A może jak dzwonek zwykły w prawo. Może tu trzeba strzelać w coś. Jak wywołać tego stwora? Nie wiem. Co to za dzwonek jest? Prawo, w lewo, do góry. Prawo, w lewo, do góry. A może to nie jest prawo, w lewo, do góry? Może to jest... Strzała? Przyzwanie strzały? Strzała do góry. Albo... Strzała w prawo. Strzała w lewo. I strzała w drzwi. Nie. Pieprzę to. Idziemy stąd. To jest zagadka jakaś sekretna. Mamy bossów, to my mamy tu pod dostatkiem. Nie muszę akurat na tym się skupiać. Idź, stworze. Tylko, że ja się jestem pogubiony w tej całej mapie, nie wiem gdzie co jest. O, to co to? Jakiś sekretny tunel? Byłem tu? Off! O ja. Co się stało? Umarłem. Dobra, jest. Czyli on coś zrobi, jak się obudzi pewnie. Będziemy chciał tą strzałą zabić, tak jak o ja go chcę zabić. Może ja ją w nią strzelić. O! Czekajcie, bo przeżyłem. Czym on mnie zabił? Aha, bo on ma jakąś dodatkową strzałę, no to super.
Co za kolej z niego jest? Widzieliście, on ma zcheatowanym. Desync jest? No jak desync, kurczę, jak przed chwilą był u audio robione. Odświeżałem. Nie może być desynku. No dobra, zobaczmy, może się teraz naprawi. Dobra. Czekajcie, bo tu się coś dzieje dziwnego. Tu się coś dzieje dziwnego. Widzieliście, co się stało z tą ścianą, jak on w nią uderzył? Może trzeba na niego zawalić to. Czekajcie, o co chodzi? A, mi w ogóle włosy mi odstają z tym. Chyba go nie mam zabić tak naprawdę. Będę się krył za tymi. Off. Kurczę, dobra, to się nie będę do końca krył, bo można zginąć od tego. Ale 6 takich to nie rozwalę. Może jednak trzeba go strzałą zabić. Rycerz Etan. Trochę za długo mnie to denerwuje, że ja za każdym razem muszę do rycerza Etana podbijać. Ja w strzałę nie potrafię trafić, a co dopiero w niego. A, czekajcie, 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 bo już to widziałem, co się stało. Widzieliście, co się stało? Aj, no nie, no. Co to się tak zaczęło odbijać? Ten rycerz Etan, jak strzela, jak ja strzelę strzałą, to on się robi goły. Czuję to. Rozumiecie? I ja go wtedy muszę zabić. Zresztą tak było widać. Czuję, że tak musi być, bo widziałem, jak on się zrobił nagi w momencie, kiedy tą strzałę uszkodziłem. Patrzcie, patrzcie na to. Widzicie go? I teraz patrzcie. No. No. Widzicie? On się zrobił goły, bez zbroi był. No ludzie, no ale jak tą strzałę dorwać, jak ona tak lata? No chyba, że jednak mamy te... Albo te słupy trzeba dać mu rozwalić, albo trzeba... Albo nie wiem co. Rycerz Etan. Rycerz Etan. No nie, no. Rycerz Etan jest za mocny. Ja cię kręcę. Dobra, idziemy dalej. Kurde, co za kolej z niego jest. Teraz czuję, że mi się teraz uda. Musisz strzelić strzałę później w rycerza. No domyślam się, już zdążyłem to zauważyć, że tak chyba jest. Na razie nie umiem nawet przeżyć, a co dopiero strzelić w strzałę. Aha, super. O ja. Dobra, ty się goniu nie odzywaj, bo ja bym się chciał zobaczyć, jak w to grasz. Dobra.
Dobra. No i co? Dobra. Dobra, czyli takie zwykłe bieganie nie daje rady, no. Kurczę, zwykłe bieganie nie daje rady. Niestety. Czyli co, tylko uciekać przed nim. Ja nie dam rady tego przecież zrobić. No. Kurde, no gdzie ta strzała jest? No nie. Moim zdaniem, jak tego nie zrobię za pierwszym razem, jak on nią uderza, to ten. Muszę wyczaić motyw, żeby ją zablokować, tą strzałę. Może gdzieś za słupem tak się ustawić, żeby ona się odbiła w słup. Tak, spróbuję przewidzieć trajektorię strzały. Ale. Jakby nie mogę w nią strzelić, jak ona we mnie leci, bo to nie wyjdzie. Czekajcie, a może wyjdzie? Kto to wie? Czekajcie. No super. Wiecie, o co chodzi. Muszę tak, wiem, że jednym strzałem szybko w strzałę i jednym strzałem to trzeba zrobić od razu, bo ja się z nim nie będę ganiał. Zaraz to wymyślę, jak to zrobić, tylko chyba nie dam rady tego zrobić, jak ona leci w moją stronę. Czekajcie, zaraz wyczaimy jakąś dobrą miejscówę na to. Wyliczę jej Pitagorasa, patrzcie. Tu na przykład stanę, nie? No dobra, to był zły pomysł. Ona gdzieś poszła. Może inaczej, może z drugiej strony troszeczkę. Może od razu po pierwszym strzale od... Ona chwilę jeszcze leży. Nie, nie, no po pierwszym strzale to ona jeszcze jest, wiecie, taka niewidzialna, przeźroczysta, nie? Jak coś w grze się świeci, to jest zawsze nieśmiertelne. Taka jest zasada gier komputerowych. Coś się świeci na jasno, jak słońce, to jest nieśmiertelne. Naprawdę. Dobra, tu musimy być. O, dobra. Trochę się zamotała tam, więc promysł był całkiem niezły, tylko wykonanie trochę gorsze. Zrobię tak, że zrobię krok w dół, a strzelę do góry i może się uda ją trafić, jak ona się tam będzie motać. On ją weźmie i patrzcie, my jesteśmy tu, nie? No nie trafiłem w nią. Ale gdzieś tam była zamotana, nie? Ktoś mówi, żeby trafić w drzwi, jak będzie... No może być, może kąt prosty po prostu. Ona będzie leciała, później wróci, nie? Bo ona się odbije od drugiej ściany. No nie udało się niestety. Ech. Dobra, to zróbmy to jeszcze raz pod kątem prostym. Może się uda, może rzeczywiście się odbije i wróci. Może to jest lepszy pomysł. Tylko nie wiem, czy tam da się chyba kąt prosty złapać. Dobra. Thank you.
Aj, dobra, to się nie da pod kątem prostym. W dół na pewno się nie, znaczy w bok się nie da, może w dół. To by było trudne, gdyby on nie strzelał tymi strzałami swoimi. A on jeszcze jakimiś strzałami do mnie strzela, to jest jeszcze trudniejsze niż trudność jest trudna. Kurczę, ona wraca później, dobra. Ona później wraca. To jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł, bo to się dobrze wróciła. Tylko jeszcze w nią trafić, jak będzie wracać i nie dać się zabić z tego łuku, nie? Ale tam jest czas między strzałami. Patrzcie na to. Strzel w tą strzałę, jak on celuje? Trochę ciężko chyba będzie, wiecie? To by było za proste, gdyby to tak wyglądało. No, było blisko. No nie! Oh fuck. Dobra, udało mi się. Czyli plan jest dobry, tylko bym musiał może bardziej po prawej stronie stanąć, żeby być blisko niego. Co o tym myślicie? Dobra, nie ma co do niej strzelać jak ten. Nie ma co do niej strzelać, jak jej nie ma z powrotem, bo to jest podstawa. Okej. Już wyczaiłem, o co chodzi. Teraz to będzie proste, czuję to. Nie! Kurde, znów pod kątem. Aj. I tak była pod kątem, więc głupio. Czekajcie. Jeszcze raz. No, chodź tu. Dobra. Kurde, za szybko chciałem naciągnąć. Miałem po tej strzale dopiero się bawić. Dobra. Irytujące to strasznie jest i to zawsze tak trzeba podbić, tylko uruchomić tego typa. Oh! Czemu powiedzcie mi, przypomnijcie mi, czemu ja zdecydowałem, że w tą grę zagramy? Dobra. No nie. Nie, nie. Kurde. No, dwa razy nie trafiłem, ale później jeszcze go trzeba trafić, to jest najgorsze. A to nie jest proste, bo on jest chwilę nieodporny. Boże, trudne to jest strasznie, trzeba tyle rzeczy zrobić dobrze.
trzeba tyle rzeczy zrobić dobrze. Nie poddawaj się, kurde, nie wiem, to takie trochę jest nudne. Wciąż to samo. No dobra, stoję prosto. Dobra, czekam na naciągnięcie łuku. Kurde, no po co czekałem tak długo? A ja cię. No, dobra, jeszcze raz. No nie, pod kątem twarzy. No kur... I tak bym w niego nie trafił. Gówno, no to jest trudne. Boże, no już mi się to udało, to... Przecież to nie ma szans! Stałem obok strzału, od razu ją wziąłem do łapy, on już... Mu się to już skończyło, no. To ja muszę przy nim ją trafić. Inaczej to zrobimy, wiecie? Inaczej się z tobą zabawimy, koleżko. Już mam pomysł na niego. Już mam pomysł. Ciekaw jestem, czy to się uda. Jak się to się uda, to ta gra jest głupia. Ciekawe, czemu się nie udało, bo co, po prostu było? Jak ta strzała normalna, nie biała, dopiero co? Myślałem, że może by go od razu trafić, wiecie, jak ona leci w moją stronę, tylko że to chyba tak nie działa. Zmień bossa jak masz. Ja na każdym bossie dedam, bo ta gra cała polega na tym, że się deda na bossach. Dobra, idę na innego w takim razie. Zobaczę, może będzie jakiś łatwiejszy. No ale i tak do tego trzeba wrócić w końcu. No ale tu jest jeszcze jakieś coś, ale nie wiem, o co w tym chodzi. Może to nie jest boss, może to tam się kiedyś robi. Może to jakaś zagadka. To była słoneczna strzała ta pierwsza? Może była słoneczna. Może jest jakiś prosty boss typu boss dla mnie. No wiemy jak go zabić, ale kurde, ja nie mam pojęcia jak to wykonać, te ataki na niego. Byliśmy już tutaj? Mapy nie ma w tej grze, ja się zgubię. Nie, byliśmy chyba tutaj, nie? A nie, byliśmy, czekajcie, tylko że myśmy tu poszli, a nie było tego drugiego, że niby tu coś jeszcze ma być, nie? Ale tu nie ma nic więcej. No chyba, że któryś z tych, nie? Pamiętacie? Tu jest jeden. Myśmy go już pokonali. A nie było drugiego bossa w środku. Tu ta maska była. Nie wiem. Myślicie, że to był dobry pomysł? No może bardziej pod ścianą powinienem stać. No nie, tu się nie da iść, to nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie w tej części mapy jest ten drugi punkt. No chyba, że rzeczywiście te kamienie coś oznaczają i trzeba je w jakiś sposób tam stuknąć czy coś. Paluch mnie boli od grania w tą grę, wiecie? Co, jeszcze raz do tamtego bossa wrócę, bo mam taki, kurde, takie przeczucie, że jak, jeśli go... No porobię go, mówię wam, że go porobię, czuję to.
Po prostu on będzie we mnie strzelał. Muszę się tej szczale jeszcze przyjrzeć. Czy ona przy pierwszym, po pierwszym odbiciu się robi ten, czy może, wiecie, ona od razu jest. Po prostu stanę tu jak najbliżej drzwi. Kurde, nie wiem, ona dopiero chyba po odbiciu od ściany się robi taka, że ją można, wiecie, rozwalić, nie? A, fajnie, dobrze, że się tu zasejwowało, no tak, bo przecież nie stanąłem na siekułku. No nie jest to przyjemna gra, no to jest taka gra dla masochistów, nie wiem czemu Gąziu w nią gra. Dobra, co teraz? Muszą być jakiś łatwiejszy przeciwnicy niż tamten gość. Ta maska na przykład, to w ogóle było bez sensu z tą maską. Niby ją trzeba było z tyłu trafić, a ja ją z przodu strzeliłem w pierwszej sekundzie i umarła, nie? Bez sens jakiś to był. Po trzecim ataku na pewno nie, bo uderza w jedną ścianę, uderza w drugą i ja już ją biłem. Więc na pewno nie po trzecim. Ona już po pierwszym odbiciu się od ściany jest, można nią trafić. Ta mapa jest jakaś skomplikowana, zgubiłem się tu. Tu coś jest. Tajemnicza kraina schodów. O, jaka się skinie. Może ryba tam będzie. Ale save by mi się tu przydał. Bo bez save'a to ja nie walczę, bo będę się znów się cofnę do początku mapy. Ja cię kręcę. Czapa polarna. A nie, chyba wyjdziemy na zewnątrz po prostu, tylko trochę wyżej. O, patrzcie, jakie ślady na śniegu zostawiamy. To jest dopiero normalnie physics. Ciekawe, czy nowa karta GTX tutaj podziałałaby. Nie mówcie mi, że od save'a trzeba wdymać po schodach do góry. O, to jest znów taki goleś na zewnątrz. O nie! Kazuro mnie goni! Coś tu się dzieje z nim. Coś tam było. Talon Card 2 to nowy sub. Dzięki, Talon, za suba. Coś tam mu jakby pod zębami przechodziło, nie? Widzieliście? A wyczaję, co z nim trzeba zrobić. A może tam było jakieś płomienie, przez które trzeba strzelać, tak jak zawsze. Tam jest pewnie napisane. Dobra, on zieje i coś strzela, jakiś laser. A ten laser skąd strzela? A z tego, dobra, czaj, o co chodzi. Coś stało, zabił mnie, fuck. Ach. No nie wiem, czekajcie. Nie wiem, co mu trzeba zrobić. Może w rękę mu trzeba strzelać. On ma jakieś takie zęby jakby. Ja mu wybijam te zęby, czy nie? Może ja mu te zęby mam wybić? Mówicie, że jesteśmy w Skellige? No, takie zęby jeszcze. No nie wiem, zaraz zobaczymy, czekajcie. Aha, ja na te kolce nie mogę najechać nawet. O, to zajebiście. Musisz mu wybić jeden ząb, trafić potem w dziurę. No, w sumie. Brzmi to dobrze, tylko czy ja mam go wybić sam? Zaraz zobaczymy.
Nie, nie wybiłem mu zęba. A, sam sobie wybił. Widzieliście? Oj, chyba uparłem. Dobra, dobra, czaj, o co chodzi? Czyli laser mu musi wybić, a to nie jest takie trudne. Laser mu musi wybić zęba, a ja muszę później trafić tam. To jest akurat nie wydaje się trudne. To jest do zrobienia, zwłaszcza że jest łatwo przeżyć. W miarę. Znaczy trudne, no jest trudne, ale nie tak trudne, jakby mogło być, gdyby było na przykład tamtym rycerzem głupim. No i ma środkową jedyneczkę ma wybitą, nie? Muszę się zsynchronizować z tym. Kiedy on się wysuwa? Bo nie wiem później, kiedy on się wysuwa bez tego zęba jednego. Jakoś nie mogę się zsynchronizować z tym jego wysunięciem. Bo na początku to się ciągle głupio szczerzy, nie? Tu uciekam. Słabo trochę. Oj, kurde, znów fajnie w jedyneczkę poszło, ale jednak kolce mnie dotknęły. No, było! Jest! Jest! Jedyneczka mu poszła, kurde! Aaaa, dobry jestem. Mocarz! 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 To było proste akurat. To było prosty mocarz, wiecie? Ja bym chciał zobaczyć kogoś, kto tę grę przechodzi za pierwszym razem. What the fuck? Co to było? To wygląda jak jakaś ryba. A nie, to jest kurde jeci, już go czuję. Tak. Co to było? Aha. Czemu on... Ach, ma gołą dupę. Ma gołą dupę. I ja już wiem, co z nim trzeba zrobić. W dupę. Widzieliście, jaki ma zadek, kurde, różowy? Nie bez powodu mają Yeti taki zadek różowy. To znaczy, że w dupkę chętnie. A, jakieś kolce jeszcze lodowe lecą tu. No ale to czekajcie, bo nie wiem teraz. On się nie chce do mnie odwrócić plecami. Wiecie, o co chodzi? Strzała między poślady, no ta, tylko widzieliście, co on robi. No tak, ale on się odwraca w moją stronę, to jak ja mam go w dupę w dupę. Rozumiem już teraz. Strzała, przyciąganie strzały. Kurde. Wiecie, o co chodzi?
No ale to ja mam pół sekundy czasu na to. W życiu tego nie zrobię tak, żeby strzała w dupę poszła. No dokładnie, strzelić i zwrócić strzałę, tak zwany analny odwrót. Dobra. Robimy dwie rzeczy. Najpierw w niego strzelamy, później uciekamy przed kulkami, później strzelamy strzałą, a później ten. Dwie rzeczy. Oh. Od razu, gdy zobaczyłem jego zadek, wiedziałem... Nie! Kurde, za wcześnie. Ale już było prawie. Wiedziałem, że trzeba w niego wsadzić strzałę. To była strzała Titan Soulsowa, a on był Yeti, a ja byłem małym chłopcem. No, jak w dupę nie weszła, jak było dobrze? Kurde. No, no co jest nie tak? No w dupę się zatrzymała się na dupie. No chyba, że ja mam po prostu tam stanąć za nim, nie? Że on się odbija. No ale on się odwrócił w moją stronę, to nie będzie strzały w dupę wtedy. Może musi być rozpędzona. Poczekajcie, co zrobimy jeszcze inaczej. Aha, zajebiście, nie mam pytań. On się będzie na mnie patrzył, ale ja strzała już będzie w jego stronę leciała. W jego dupę. Gdzie ta strzała? No, kurde, już się rozpędzała strzała w dupę. No nie wiem. Kurde, no nie mogę, no nie, no za daleko jest ta strzała od jego dupy. Nie zdąży dolecieć, wiecie? A jak jest pod ścianą, znów jest za blisko. Widzicie, że przez jedną sekundę jest? No! No i w dupę nie weszło. No tak, rzeczywiście, kawałek był odwrócony. No, kurde. Muszę tak leciutko tylko odsunąć. No a co jeśli to nie chodzi o dupę różową? Może to chodzi o coś zupełnie innego, a ja w dupę próbuję. No nie trafiam, kurde! Może.
tak, no nic. Myślę, że jednak o dupę na pewno chodzi. Jest! W dupę! Nieźle, co? Mocarz, dokładnie. To mocarz ja jestem. Dobra, jaki jest tu jeszcze jeden boss? Jeszcze tu gdzieś po prawej, tak? Ale gdzie? Tu? Nie no, chyba nie tutaj. A jednak. Boże, jak daleko. Tylko na niego zerknę, nie będę go zabijał, wiecie? Gdzie jadę? Do piekła chyba zjechałem, wiecie? Co, chyba nie miałem tu iść. No nie, bo to jest kolejna lokacja. To źle poszedłem, czekajcie, muszę wrócić. To jest piekło. Ten jest najtrudniejszy, mówicie? Szkoda, że go tu nie mam, bo tu nie, to nie był boss. Może tu gdzieś na dole, kto wie. Co o tym myślicie? Średnio tu się da wyjść. Muszę to spalić ogniem, ale jak? Już chyba wiem jak. Muszę odpalać te. O, dokładnie. Patrzcie, jaki jestem. Kurde, ja tu jestem, nie jestem taki głupi. Nie. Żeby to się zasejwowało. Może to jest ryba? Ja pierdzielę, wygląda jakby to była ryba właśnie. Okej. Aj. Oj, dobra. A, kurde, przeżyłem to.
Fak, myślałem, że nie, już nie grałem. Czyli trzeba jej w ogon trafić. No nie wierzę w to, że naprawdę to się nie zapisało. Dobra. Ja tam, ja jak teraz jak to zrobię, to idę zapisać, znaczy idę zapisać. Po prostu się wrócę tam na miejsce, nie? A, bo to już jest otwarte. A, to dupa. Głąb ze mnie jest, dobra. Nie bardzo. Co się tu ładuje w ogóle? O co chodzi? Na pewno coś z tym ogonem, nie? Co się stało? A, chyba prąd mnie pokopał. Wiecie co? No nie wiem co z tym ogonem. Dobra, jeszcze raz. Pierwszy atak, wskakuje. Nic się nie dzieje. Drugi atak, on się ładuje dopiero. Tak. Trzeci atak. Jest! Idealnie! Mocarz! Mocarz! No nieźle. Nieźle, co? Porobiliśmy, kurde. Tu żeśmy wszystkich porobili, zapiszę sobie. Tak. Powiedziałbym, że idzie nam wyśmienicie. To chyba nie jest ryba od wązia, bo to było za proste. To od razu widać, co tu trzeba zrobić. Dobra, moi drodzy, schodzimy do podziemia, ale robimy przerwę. Albo zmianę gry, zobaczymy jeszcze.